Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Nie żyje O.J. Simpson Simpson przyszedł na świat 9 lipca 1947 roku w San Francisco. Dorastał w rodzinie rozwiedzionych rodziców. Jego ojciec Znany w San Francisco Drag Queen zmarł na AIDS w 1985 roku. Simpson miał pierwsze problemy z prawem we wieku 15 lat, kiedy został aresztowany za kradzieże organizowane razem ze swoim gangiem wojowników perskich, aby uniknąć powołania do wojska i wysłania do Wietnamu. W 1965 roku podjął naukę w City College w San Francisco. Po zakończeniu kariery futbolowej zagrał m.in. w trzech częściach komedii na broń, W 1994 roku został oskarżony o zamordowanie byłej żony, 35-letniej Nicole Brown oraz jej znajomego, 25-letniego kelnera Rona Goldmana. Miała to być zemsta za to, że Brown go zostawiła. Zatrzymanie poprzedził transmitowany na żywo przez telewizję pościg samochodowy, który oglądało 95 milionów widzów. Były sportowiec i aktor został aresztowany po tym, jak policja znalazła na jego posesji zakrwawioną rękawiczkę. Olbrzymim zainteresowaniem opinii publicznej cieszył się również proces sądowy Simpsona, który szczegółowo pokazano w głośnym serialu American Crime Story, a także nagrodzonym Oscarem dokumencie O.J. Made in America. Sąd zdecydował się go jednak uniewinnić, a sam proces nazwano procesem stulecia. Decyzja sądu wywołała wielkie oburzenie. Bo Oskarżyciele zgromadzili wiele dowodów, które świadczyły o jego zbrodni. Jego obrońcą w słynnym procesie był Robert Bobby Kardashian. Dzięki późniejszej rozpoznawalności prawnika jego córki Kardashianki stały się sławne i zostały milionerkami. Robert Kardashian przegrał walkę z nowotworem przełyku w 2003 roku. Miał wtedy 59 lat. Zagraniczne media podawały, że w momencie śmierci Robert dysponował majątkiem przekraczającym 100 milionów dolarów. Dziś ten majątek pomnaża jego rodzina. OJ był dla mnie jak wujek, mój tata stanął po jednej stronie, a moja mama po drugiej. Jako dzieci nie wiedzieliśmy w co wierzyć, po czyjej stronie stanąć. Bo nie chcieliśmy zranić uczuć żadnego z rodziców, opowiadała w jednym z wywiadów Kim Kardashian. W 1997 roku rodziny zabitych wytoczyły mu sprawę cywilną. W efekcie Simpson zmuszony był zapłacić ponad 33 miliony dolarów odszkodowania. W 1967 roku gwiazdor wziął swój pierwszy ślub. Jego wybranką była Margaret Whitley. Ostatecznie jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Jedną z przyczyn rozwodu miała być niewierność Simpsona. Sportowiec miał wówczas romansować z Kristen Mary Hutton, dziś znaną jako Chris Jenner. Wiadomo również, że w 77 roku futbolista wdał się w romans z Nicole Brown Simpson, z którą kilka lat później się pobrał. Para poznała się w klubie nocnym. Drugie małżeństwo nie przetrwało długo, bowiem Simpson miał znęcać się nad Nicole. Kobieta prowadziła pamiętnik, w którym szczegółowo opisała traumatyczne incydenty ze swojego małżeństwa. Pierwszy raz pobił mnie po przyjęciu z okazji rocznicy Louisa i Mary. Zaczęło się na rogu ulicy Fifth Avenue w Nowym Jorku około dziewiątej. Rzucił mnie na podłogę, uderzył, kopnął. Pojechaliśmy do hotelu, gdzie bił mnie godzinami, a ja czołgałam się do drzwi. Tuż przed zakończeniem kolejnego małżeństwa Simpson rzekomo wdał się w romans, stał Nikita ten celebryta miał spotykać się z modelką w czasie, gdy jego żona była w ciąży. Były przyjaciel Robin Green twierdził, że mężczyzna wdał się w romans, ponieważ był rozczarowany wyglądem żony. Która przybrała na wadze. W 1992 roku Simpson związał się z Paulą Barbieri, mimo że w mediach mężczyzna wypowiadał się w samych superlatywach na temat nowej ukochanej, to w domu miał zmieniać się w kata. Paula Barbieri wydała książkę: The Over Woman My Years With O.J. Simpson, w której opowiadała o napadach wściekłości futbolisty. Podczas jednej z kłótni aktorka zamknęła się w sypialni, natomiast Simpson dobijał się do środka i groził, że wyważy drzwi kopniakiem. Byłam wściekła i przerażona, i nie chciałam mieć z nim do czynienia. Zwinęłam się w kłębek w najdalszym kącie pokoju. Wydawało mi się, że ma ochotę się na mnie rzucić. Wyglądał tak, jakby sam ze sobą walczył. Zupełnie jakby wewnątrz niego była jeszcze inna osoba dzika i brutalna. Simpson był również związany z Christine Prodi, młodsza od niego o 30 lat. Prodi tworzyła z nim związek przez 13 lat. W 2009 roku na łamach Good Morning America kobieta przyznała, że mężczyzna znęcał się nad nią fizycznie i emocjonalnie. Pokrzywdzona zdradziła, że Chciała uwolnić się z tej toksycznej relacji, jednak nie miała dokąd uciec. Gdybym to zrobiła, to znalazłby mnie. Jedyne miejsce, gdzie mogłabym się udać, to nasi wspólni znajomi, ale przyszedłby po mnie, kłamałby i manipulował. Wtedy nie miałam żadnego wyboru, nie miałam gdzie uciec, mówiła. W 2007 roku. Simpson został aresztowany w Las Vegas pod zarzutem napadu z bronią palną oraz porwania. Łącznie postawiono mu 14 zarzutów, a sąd skazał go na 33 lata więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 9 latach. O.J. Simpson więzienie opuścił po 9 latach za dobre sprawowanie. Umów się. Na prywatne sesje napisz na autentyczni23maupa@gmail.com. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.